Siema, hejo. Dzisiaj serwis Bety robię. Jadę właśnie na mynie ją umyć. Patrzcie, tutaj od tej jazdy na kole cały czas mam jakieś podcieki oleju. Do filtra zajrzę. Olej z czynnika wymienię i w silniku. Wziąłem piątaka ze sobą. Czyli powinno starczyć. Kapeczka na Raptora ląduje. Będzie okazja na kółko dać. Każda okazja do przejażdżki dobra. Kiedyś to były same banki, a teraz są same markety. Jestem ciekawy, jaki stan tego mojego oleju jest. Co prawda dużo motogodzin nie przejechałem, ale muszę wymienić. O, przeleciałem. No i jestem. Turbo piana te klimaty. Turbo piana te klimaty. Za piątaka lecimy. A nie, detergentem polecimy. Nie będziemy pianować go. Silnik się nie zagrzał dobrze tam. Tylko rura. I go, let's go. Lecimy dalej na kole wymieniać. Jestem ciekawy, jak filtr, bo filtr założyłem tutaj siatkę taką. O, jeden spodnie mokry. Oho, nie odpali teraz. Odpalił. O, mokre buty. Thank you.
wam, że nieważne, czy w terenie jeździcie dużo, czy na kole tylko, czy traktujecie Enduraka jak supermoto, to trzeba oleje wymieniać, nie ma to tamto. Siema. Nawet jak na kole się lata, to częściej trzeba po prostu ten olej wymieniać. Bo więcej wpalnik dostaje. Czyli pamiętajcie, jak latacie na kole, no to częściej trzeba olej wymieniać. Ja może pojadę tym tutaj. Nie, zabrudzę go. Tak, i tak się wkurzy. Dobra, ściągam tą czarną kapę. Zobaczymy filtr od razu, powietrza. O! Zamoczyłem go. Lekko, a tu jak to wygląda? Widzicie, jaka ochrona. Całkiem. Tu sam piach został. Wyciągam go. Patrzcie, czyściuni, tylko to czyszczę. To nie jest gąbka. Będzie ładniejsza. Kurczę, wiecie co? 5 lat już tą siatkę mam. Pierw jeździła na Husqvarnie 350, nie? Z tych wszystkich smarów, z odmy. Dobra, to nie schnie. Tutaj tylko jeszcze ładnie szmatką wyczyszczę. No i co? Teraz podkręcam kapę. Podkładam papier, żeby nie nabrudził. W tego typu motocyklach nie robicie od przypadku do przypadku serwisu. Tylko po prostu no, trzeba o tym pamiętać. Trzeba to robić. Ja robię to co 8 motogodzin. Teraz akurat robię po 5 motogodzinie wymianę. Dlatego, że po prostu no, nie jeździłem po terenie. Cały czas upalałem na kole, czyli cały czas ten motor dostawał w tyłek. Jaki ja olej leję? Ja leję Motorexa 10W50. I tylko taki olej leję, żaden inny. Czyli nie można liczyć na to, że nie zrobicie serwisu. Trzeba, bo potem płacz jest i lament. Ale doszedł ładnie po tej myjni. Mega. Ja mam tutaj na 2 śruby tą obudowę spodu. Dobra, odkręcam teraz korki,
Ale doszedł ten silnik, ale był ugnojony. Dobra, korek do wlewu oleju od skrzyni biegów. I teraz korek od wlewu do silnika. Tu z tej strony mam oczko. Tam nie ma oczka, tam trzeba po prostu śrubę wykręcić. I jest w ten sposób sprawdzany poziom oleju. Dobra, nie wiem, który mi zejdzie teraz. To jest tak zrobione jakoś. Na gorącym jest ciężko odkręcić. Nie wiem, czy dam radę teraz tym kluczem akurat. Powinienem chyba wziąć większe. Szło, ale ledwo. Olej nie powinien być za gorący. Jest prawdopodobieństwo, że się nie poparzy. Ła! Obok do reklamówki poleciało. I tak jak wspomniałem, na zimnym trzeba to popuścić te śruby, bo na gorącym jest naprawdę źle. Muszę tutaj pomóc sobie kluczem udarowym. Niestety. Dawaj, gdzie ty jesteś? Bo niestety nie chcę iść. No słuchajcie, udarem nie mogłem, a musiałem ręcznie. Także nie polecam na gorącym odkręcania. I skręcać trzeba na zimnym. A tu jak wygląda olej? O, tu żybura, czyli to jest z silnika, słuchajcie. Ta żybura to idzie z silnika. Tam to było ze skrzyni biegów. No, straszny, brudny. Czarnidło po prostu. I patrzcie, 5-6 motogodzin, więcej nie miałem. I zupa po prostu. Zupa. Dobra, wyczyszczę ten magnesowy łapacz tych opiłków. Wyprostuję motocykl, żeby cały olej zszedł. No i co? Zalewam nowym. Poczekam, aż wyschnie siatka, zakładam. Poczekam, aż ustygnie cały ten blok. No i go skręcam. No i to by było finito, czyli serwis bety jest zrobiony. No patrzcie, pokażę wam. Tutaj jest właśnie taka kontrolka do tego oleju, do skrzyni biegów. Wykręcam tą śrubę i po prostu leję do takiego małego przelania. I to jest wszystko. Tam, z tamtej strony mam oczko. Teraz już śruby lekko załapałem. Poczekam, aż to wystygnie blok i wtedy dokręcę. Ale nawet jak będę miał do połowy oczka, no to wtedy skręcam, odpalam i jeszcze, wiadomo, on zaciągnie tego oleju i wtedy nam pokaże zupełnie inny stan i wtedy dopiero wiem, mam gwarancję, że jest tyle oleju, ile potrzebuję. Dobra, no to by było wszystko. Tu wyczyściłem wszystko w filtrze do locie powietrza. Dobra, odpalam. Patrzcie, błąd znikł. System wczesnego ostrzegania. Nie wiem, czy to jest zaprogramowane. Nie wiem, czy to jest zaprogramowane, czy coś, ale kiedy wymiana oleju, zapala mi się, wymieniam.
teraz zgasła. Nie wiem, jak to jest w becie rozwiązane. Nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego. Do wymiany oleju trzeba wymienić, pokazuje błąd. No, dosłownie ten błąd się pojawił wczoraj. Wczoraj jeździłem, wczoraj błąd, dzisiaj wymiana oleju. Także, no to nara, hejus, trzymajcie się, po serwisie.